ponad 5 lat. Program ten przedstawia jego przebieg oraz ludzi, którzy w nim uczestniczyli. Dowody mówią same za siebie. Wtorek, 28 stycznia 1975 roku. Szwajcarski farmer Edward Billimeyer wykonuje serię zdjęć czegoś, co, jak mu później powiedziano, jest statkiem promiennym pochodzącym z gromady gwiazd zwanej Plejadami. Zdjęcia te zostały poddane najbardziej drobiazgowej analizie, jaką kiedykolwiek przeprowadzono. Kolejnych 5 lat przyniosło dalsze dowody. To właśnie te liczne fizyczne dowody zwróciły uwagę i wzbudziły zainteresowanie reportera telewizji japońskiej Junichi Yaoi, który dołączył do nas razem ze swoją ekipą pod koniec września 1979 roku. Prowadząc od 18 miesięcy badanie tego przypadku, z radością przyjęliśmy ten zastrzyk świeżej krwi. Nasz zespół, który tworzyli Wendell Stevens, Tom Welch, Lee Elders i ja, Britt Elders, był pod wrażeniem szczerości i otwartości łącznika Edwarda Billimeyera. W czasie naszych 5 poprzednich wizyt zawsze chętnie z nami współpracował, cierpliwie odpowiadając na nasze niezliczone pytania i oprowadzając nas po okolicy, po miejscach, w których dochodziło do jego kontaktów. Jego żona, Greczynka imieniem Calliope, nie mówiła po angielsku. Niemniej podejmowała nas bardzo gościnnie, nie protestując przeciwko naszemu wtargnięciu w prywatne życie swojej rodziny. Ich dzieci chętnie opowiadały nam o swoich obserwacjach Noli, jaka cechuje dzieci okazujące radość z nowej zabawki. W tym czasie Billy robił wszystko, aby stać się samowystarczalnym farmerem. Z pomocą przyjaciół w pocie czoła starał się przekształcić niedawno nabytą posiadłość w nadający się do życia kawałek ziemi. Razem ze swoją rodziną utrzymywał się z 830-frankowej renty inwalidzkiej, którą otrzymywał za utraconą w wypadku samochodowym w roku 1963 rękę. Ten kaleki farmer z ukończonymi 6 klasami szkoły podstawowej wykonał z bliska ponad 800 najwyraźniejszych zdjęć pozaziemskich statków kosmicznych, jakie kiedykolwiek widziano. Te zdjęcia oraz kilka krótkich ujęć filmowych nakręconych 8-milimetrową kamerą filmową, a także kawałki metalu i nagrania dźwiękowe od głosów wydawanych przez statki promienne stały się impulsem, który zainicjował nasze badanie, a teraz na 2 lata przykuł uwagę Junichi Yaoi i jego ekipy. Panie Mayer, czy mógłby pan nam powiedzieć, w jaki sposób doszło do pańskich kontaktów związanych z UFO? Wie pan, to długa historia. Zaczęło się to pewnego letniego, pogodnego dnia w roku 1942 w mojej rodzinnej miejscowości Bülach, kiedy to ujrzałem na niebie błysk światła. To było światło? Nie, to był srebrzysty błysk. W ciągu ułamka sekundy ten błysk zbliżył się do mnie i mojego ojca. Staliśmy z tyłu za domem. Ile miał pan wtedy lat? Miałem 5 lat. A to, co widzieliśmy, nie było błyskiem, ale bardzo dużym dyskiem. Od tego czasu zacząłem otrzymywać telepatyczne przekazy. Bardzo się tego bałem. Poszedłem do naszego miejscowego księdza, aby zapytać go, co to oznacza, ponieważ zacząłem obawiać się, że tracę zmysły lub wariuję. Kiedy mu o tym powiedziałem, wyjaśnił mi, co to jest telepatia. Głos, który słyszałem w głowie, nauczał mnie wielu różnych rzeczy. Powiedzieli mi, żebym się nie bał. Po jakimś czasie, może po miesiącu,
ujrzałem drugi statek, który znajdował się daleko za naszą wsią. Zszedł niżej, po czym osiadł na ziemi. Z jego wnętrza wyszedł bardzo sędziwy mężczyzna. Wyglądał dla mnie na 90 lub 95 lat. Zabrał mnie do środka swojej kuli, metalowej kuli, która była statkiem kosmicznym, i wzniósł się na wysokość około 70 kilometrów. Przebywałem w niej przez kilka godzin. To był mój pierwszy prawdziwy, osobisty kontakt. Jak pan czuł, to znaczy jak pan odbierał, jak pan odczuwał te telepatyczne przekazy? Wie pan, nie jest mi łatwo to wyjaśnić. To było jakby jednocześnie znanie czegoś i głos. Głos, który słyszał pan w swojej głowie? Tak, ale nie taki, jaki słyszę, gdy mówi pan teraz do mnie. To coś innego. Nie potrafię tego wyjaśnić. Co on panu mówił? Powiedzieli mi, lub on mi powiedział, ten mężczyzna. Cały czas mówię o nim, tym mężczyźnie, który wyglądał jak patriarcha. Powiedział mi, że przybył z bardzo daleka we wszechświecie, z innego układu planetarnego, z innych gwiazd, że przynoszą ze sobą mądrość i wiedzę, którą chcą przekazać ludziom na Ziemi. O życiu zgodnym z naturą, ludzkości, przyjaźni, miłości i innych tego typu rzeczach. Kontakt z tym sędziwym mężczyzną trwał przez 11 lat. Jak się nazywał ten mężczyzna? Miał na imię Sfat. Co mógłby pan jeszcze powiedzieć o swoim pierwszym kontakcie z tym starym mężczyzną? Był plejadaninem. Dlaczego przestał się z panem kontaktować? Chodzi panu o Sfata? Mniej więcej rok później, po jego dłuższej nieobecności, dowiedziałem się, że zmarł. Rozumiem. Jakieś 3 godziny później w mojej głowie rozległ się inny głos. Należał do kobiety, która przejęła kontakt ze mną. Kontakt z nią trwał również 11 lat. Aż do roku 1964. Widoczna na tym zdjęciu Asket była kontaktem Billego w czasie całej jego wędrówki po Środkowym Wschodzie. Jak dotąd, Meyer udostępnił bardzo niewiele informacji dotyczących owego 11-letniego szkolenia, które poprzedzało jego kontakty z mieszkańcami Plejad. Musiałem uzyskać specjalne pozwolenie, aby móc wykonać to zdjęcie. Otrzymałem je tylko dlatego, że Asket miała już nie wrócić na Ziemię. Uzyskanie pozwolenia na ich fotografowanie w czasie ich pobytu na Ziemi jest niemożliwe. Nie chcą, aby robiono im zdjęcia w czasie ich pobytu i pracy na Ziemi. Albumy z fotografiami Meyera zawierają wiele starych, wyraźnych zdjęć świetlistych kul wykonanych w Indiach. Te niezwykłe obiekty rozjaśniały nocne niebo jaskrawymi błyskami skoncentrowanego światła. Niektóre wykonane zostały w świetle codziennym, jak na przykład to z ludzką postacią na pierwszym planie i 8 podwójnymi obiektami kulistymi przelatującymi nad stacją kolejową w Delhi. Jedno z najbardziej niezwykłych zdjęć przedstawia pojazd w kształcie dysku unoszący się ashramem Ashoka. Według Billego był to statek Asket.
Potem kontakty ustały na kolejne 11 lat. Po tym okresie, 29 stycznia 1975 roku, rozpoczęły się na nowo. Ludzie, z którymi mam obecnie kontakt, pochodzą z Plejad. Pierwszą osobą, która nawiązała wtedy ze mną kontakt, była dziewczyna imieniem Semjaze. Czy oni wszyscy pochodzą z jednej planety? Swoją planetę nazywają Era. Znajduje się ona w gromadzie gwiazd zwanej Plejadami, która położona jest w odległości około 500 lat świetlnych od Ziemi w gwiazdozbiorze Byka. Billy wyjaśnił, że na początku celem tych kontaktów było wyłącznie wykonanie wyraźnych zdjęć Zoli, zidentyfikowanych obiektów latających. W jaki sposób robił pan te zdjęcia? To zabawna sprawa. Mam kamerę filmową i aparat fotograficzny. Wychodząc z domu, prawie zawsze zabieram je ze sobą, ale nigdy nie udaje mi się zrobić dobrego zdjęcia, dopóki nie dostanę polecenia ich wykonania. Dobre zdjęcia robię tylko wtedy, gdy od Plejadan dostaję polecenie ich wykonania. Tylko w takich przypadkach mogę zrobić naprawdę dobre zdjęcia. Czy powiedzieli panu, dlaczego każą panu robić zdjęcia? Abym miał dowód. Czy może pan opisać, jak pan robił zdjęcie? Bardzo prosto. To jest bardzo prosty, stary, japoński aparat fotograficzny. Tu przesuwam film. Widzi pan? Mogę to zrobić bardzo szybko i to jedną ręką. To jedyny aparat, jakim mogę się posługiwać. To zdjęcie zrobił pan z tego miejsca? Tak. Zrobił pan dwa zdjęcia? Tak, dwa. To drugie jest nieco bardziej z prawej strony. Widzi pan? Tam to tak, a to tak. Tym aparatem? Tak. With this camera. Yes. So you were sitting over here. Zatem siedział pan tu. Tak, siedziałem tu. Aparat trzymałem tutaj. Właśnie wtedy jadłem coś. W pewnym momencie nadleciała i wówczas zrobiłem to zdjęcie. Rzeczywiście bardzo łatwo obsługiwać go jedną ręką. Jak powiedziałem, to jedyny aparat, którego mogę używać. Inne są zbyt skomplikowane, ponieważ do ich obsługi potrzeba dwóch rąk. A robi pan to tak? Tak. To rzeczywiście bardzo łatwe. Jego obsługa jest bardzo łatwa i szybka. Kiedy robi pan zdjęcia, zwykle w okolicy znajduje się wielu ludzi, rozumie pan, kręcących się po obejściu, jadących samochodem. Mogliby coś zobaczyć. Wie pan, to zabawna sprawa. Kiedy stoję z aparatem, cały statek jest zasłonięty zarówno od dołu, z tyłu, jak i z boku. Nikt nie jest w stanie go zobaczyć. Można go zobaczyć jedynie poprzez wolną szczelinę w tej osłonie skierowaną w stronę miejsca, w którym znajduje się mój aparat lub twarz i oczy. Tylko z takiego miejsca mogę robić zdjęcia. Zdjęcia statku. Może pan stać w tym czasie przy tamtej lampie lub drzewie i nie będzie pan go widział, ponieważ stamtąd jest on już niewidoczny. Jest widoczny tylko w linii aparatu fotograficznego. Tak jest prawie zawsze. A co z tym? Używa pan statywu? Z tym, tak.
Ustawiam ją na statywie. Jest automatyczna. To kamera, którą mogę obsługiwać jedną ręką. To jedyna tego typu, na jaką udało mi się trafić. And at that time, when was it? Kiedy to było nakręcone? O ile się nie mylę, zimą w 1976 roku. 1976? W tym samym roku, co to zdjęcie? Tak, tego samego dnia. Ach, tego samego dnia. W jaki sposób pojawił się ten spodek? Widzi pan tę górę? Leciał w odległości mniej więcej 1/3 stąd do tej góry. Z lewej strony na prawą, potem z prawej na lewą, z lewej na prawą. Cały czas w ten sam sposób. A potem odleciał, tuż przed zachodem słońca przeleciał w to miejsce, za to drzewo. Wówczas zrobiłem to zdjęcie, które pan widział. Wykonałem 3 zdjęcia aparatem fotograficznym. Przez ile godzin przebywał pan w tym miejscu? Wszystkiego razem około 2 godzin. 2 godzin? Ile zdjęć zrobił pan w tym czasie? Około 70, 90 lub może nawet 100. Nie wiem dokładnie ile. Większość z nich straciłem. Część została mi skradziona. Nie wiem. Ten film i zdjęcia wykonane na skraju Hassenbol należą do tych, które robią największe wrażenie. Po porównaniu zdjęć zrobionych w roku 1976 ze stanem obecnym i ustaleniu miejsca, z którego były wykonane, Junichi i Meyer zmierzyli odległość dzielącą je od drzewa. Wynosi ona 48 metrów. Wysokość drzewa wynosiła około 9 metrów. Średnica zaś jego korony około 6 metrów, co było w zgodzie z podaną przez Meyera wielkością statku. O zachodzie słońca zajął miejsce tutaj, z tyłu, kilka metrów za drzewem i zrobiłem 3 zdjęcia. Słońce było tam, mniej więcej w tamtym miejscu, nad horyzontem. Przez ile minut przebywał w tamtym miejscu? Och, mogło to być 20 lub 30 sekund, nie więcej. W tym czasie zdążyłem zrobić 3 zdjęcia. Był, nie wiem dokładnie, może z 5 metrów, może 3 za nim, nie wiem dokładnie. Kiedy to było? Myślę, że to był 1976 rok. Musiała to być zapewne jesień. Zbliżał się wieczór, ale nie pamiętam dokładnie, która to była godzina. Myślę, że jest ogromny. Jak to? Gdzie był ten nol, ten spodek? Jakieś 3 do 5 metrów. Gdzieś w tym miejscu? Tak, gdzieś tutaj, w górze. Za tym drzewem nic nie ma? Nie, za tym drzewem nic nie ma. Głęboka kotlina i nic więcej. Ten statek jest ogromny. Ma jakieś 7 metrów. 7 metrów średnicy. To jest miejsce, w którym wykonał pan zdjęcie tego nola. Tak. Unosił się nad tym wzgórzem.
W tamtym miejscu znajdowało się kilka drzew, ściętych pni drzew. Czy to był statek Plejadan? Tak. To był statek Semiazy. Więc słyszał pan jej głos? Tak, wewnątrz głowy, telepatycznie. Rozumiem. Jakiej był wielkości? Jakich był rozmiarów? 7 metrów. Wszystkie statki, którymi latają, mają około 7 metrów średnicy. Widział pan ich wnętrze? Wnętrze tego NOLA? Tak, wiele razy. Byłem wewnątrz tego statku. Zabrali mnie nim w inne miejsce. Jak ono wyglądało? Ma pan wiele, wie pan, bardzo, bardzo nowocześnie, z małymi telewizorami, urządzeniami i wszystkim. Wyglądało jak fabryka, centrala sterownicza, wie pan. Czy mieli łóżka do spania? Nie, nie widziałem nic takiego. Są tam 3 fotele, które mogą zmieniać swój kształt. Mogą spać właśnie w nich. To powinno być chyba gdzieś tutaj. Sądzę, że to było chyba bardziej tu, z boku. Gdzieś tutaj. A statek, jak mi się wydaje, unosił się gdzieś tam. Pomiędzy tym miejscem a tym. Tak, między tym miejscem a tym. Jakieś 110-120 metrów od tego miejsca do tego. Czy próbował pan podejść do niego bliżej? Czy próbował pan zbliżyć się do tego NOLA? Nie. Wie pan, kiedy mam zrobić zdjęcie, zawsze mi mówią, gdzie mam stanąć. My będziemy tutaj, a ty masz stać tam. Nie wolno mi się za bardzo zbliżać, ponieważ mógłbym uchwycić coś szczególnego na zdjęciu. Wie pan, nie pozwalają na to. Kilka miesięcy wcześniej drobiazgowej analizie poddano 3 zdjęcia wykonane przez Mayera aparatem małoobrazkowym. To zostało nazwane stos drewna i było badane przez Neila Davisa, fizyka i inżyniera, specjalisty w dziedzinie aeronautyki. Zbadał je przy pomocy mikrogęstościomierza i stwierdził, że analiza barw nie wykazała niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób podważyć ich autentyczność. W końcowym wniosku swojego raportu napisał: przeprowadzone przeze mnie badanie nie wykazało obecności czegokolwiek, co mogłoby mnie skłonić do przypuszczeń, że widoczny na tym zdjęciu obiekt jest czymś innym niż dużym obiektem sfotografowanym ze znacznej odległości od aparatu. Zdjęcia nie były jedynym fizycznym dowodem poddanym drobiazgowym analizom. Marcel Vogel, starszy naukowiec i chemik zatrudniony w koncernie IBM, szczegółowo przebadał mały fragment stopu metalu, który Billy otrzymał od Semiazy. Analiza metalurgiczna wykazała występowanie w nim sporych ilości pierwiastka ziem rzadkich tulu. Swojego najbardziej niezwykłego odkrycia Vogel dokonał za pomocą potężnego elektronowego mikroskopu skaningowego. Nie mogłem określić typu materiału, który miałem w ręku, jego subtelnej struktury, kombinacji różnych pierwiastków, której nie potrafiłem wyjaśnić z naukowego punktu widzenia. Nie miałem pojęcia, w jaki sposób można by uzyskać taką kombinację pierwiastków. Na pewno nie dałoby się tego otrzymać przez podgrzewanie poszczególnych elementów tego stopu w piecu i łączenie ich ze sobą poprzez mieszanie. W całym tym stopie było wyraźnie widać poszczególne warstwy pierwiastków. Jedyne wyjaśnienie, jakie przychodzi mi do głowy w sprawie uzyskania takiej struktury, to proces zimnej syntezy. Proces zimnej syntezy pozwala łączyć poszczególne składniki w taki sposób, że zachowują one swoje cechy i odrębność i jednocześnie przenikają się nawzajem. Ta próbka to prawdziwe wyzwanie. Pokazałem ją jednemu z moich przyjaciół, który jest metalurgiem. Pokiwał głową i powiedział: nie mam pojęcia, jak to połączono.
Właśnie na tym etapie znajdujemy się obecnie. Uważam, że jest ważne, abyśmy my, naukowcy, poddali te rzeczy naprawdę solidnym badaniom, zamiast odsuwać je od siebie, mówiąc, że to wszystko to nic innego jak przejawy ludzkiej wyobraźni. Czy można zatem stwierdzić, że ta metalowa próbka jest pozaziemskiego pochodzenia? Nie wygląda na nic, co moglibyśmy tutaj wytworzyć. Od tego momentu jestem bardziej skłonny do uznania tego, co mi przekazano, za prawdę. Szanuję ludzi, których poznałem w związku z tą sprawą, ich spójną osobowość i chęć współpracy. Pana Diletozo i jego badania zdjęć, pana Stevensa i jego zaufanie do mnie, którym mnie obdarzył, przekazując mi te próbki. My wszyscy zrobiliśmy to, kierując się jedną myślą, chęcią służenia i ustalenia prawdy. 26 marca 1976 roku Edward Meyer wykonał Baltorni trzy serie niezwykłych zdjęć przedstawiających dwa różne typy statków promiennych. Celem tej demonstracji było umożliwienie Bilemu uzyskania fotograficznych dowodów poprzez uchwycenie na nich statków na tle zwanych elementów otoczenia, takich jak na przykład gałęzie drzew. Zdjęcia tych statków były jednak jedynie częścią fotograficznych dowodów, jakie Billy zgromadził tego dnia w Baltorni. Oprócz zdjęć, Bill nakręcił kilka minut filmu 8-milimetrową kamerą filmową. W tym miejscu fragment tego filmu został odcięty. Stało się to po tym, jak Billy udostępnił go pewnemu Niemcowi do zbadania. Mimo to, film ten jest wyjątkowy, ponieważ pozwala chociaż przez chwilę obejrzeć tak zwany typ trzeci statku promiennego w towarzystwie dwóch zdalnie sterowanych statków zwiadowczych. Wszystkie razem w jednym ujęciu. Kołysanie się tego pojazdu jest wynikiem jego swobodnego unoszenia się na falach magnetycznych Ziemi, przypominającego unoszenie się łodzi na falach oceanu. Jedno ze zdjęć wykonanych w Baltorni zostało powiększone elektronicznie, co pozwoliło zbadać drobne szczegóły powierzchni widocznego na nim statku promiennego. W czerwcu 1975 roku Billy wykonał w Bear Krumlinglon ponad 75 zdjęć drugiego typu statku promiennego. Widać na nich wyraźnie słońce odbijające się od metalicznej powłoki statku. Oto kolejne ujęcie filmowe nakręcone przez Billego. A to? Czy to ten sam? Ten sam dzień? Tak, ten sam dzień. To ten sam film. To jest to pierwsze miejsce w Rumlikon, w którym byliśmy wczoraj. Widać na nim przeskok statku. Taśma filmowa nie jest ucięta w miejscu, w którym następuje przeskok statku. Odbywa się on niemal z prędkością światła, co uniemożliwia jego śledzenie. Jest tu i nagle go nie ma. Przeprowadzona przez Japończyków analiza tego ujęcia wykazała na zwolnionych zdjęciach, że trzy klatki przed dematerializacją statku występuje niewyjaśniony rozbłysk światła. Jest to najprawdopodobniej związane z emisją jakiegoś rodzaju energii w czasie 1/20 sekundy przed zniknięciem lub ponownym pojawieniem się statku. Jedno z najważniejszych miejsc kontaktu znajduje się w odległości około 5 minut drogi od farmy Majera i usytuowane jest w dobrze osłoniętym miejscu. Obersadlek oferował wyjątkową możliwość porównania całej serii zdjęć. Te zdjęcia zostały wykonane wiosną 1975 roku i zostały określone jako ciąg drzew. To zdjęcie zostało wytypowane do analizy komputerowej, ponieważ zawiera znakomite punkty odniesienia umożliwiające dokonanie komputerowych pomiarów drzewa z przodu, boku i tyłu. Zmierzono odległość od miejsca, w którym znajdował się aparat, do miejsca, w którym stali Junichi i Billy, to znaczy nad którym unosił się statek promienny. Kilkakrotnie sprawdzono odległości pomiędzy poszczególnymi obiektami i punktami odniesienia, po czym wyniki pomiarów wprowadzono do komputera. Krawędzie znanych obiektów, takich jak gałęzie drzew, przetworzono na piksele.
Znając poszczególne wymiary, bez trudu ustalono odległość nieznanego obiektu, to znaczy statku, od aparatu za pomocą liczby pikseli na jego krawędzi. Okazało się, że statek znajdował się dokładnie w tym miejscu, które wskazał Billy. Matematyczne obliczenia zaś dowiodły, że jego średnica wynosiła około 7 metrów. Junichi, podobnie jak nasz zespół, był zafascynowany zdjęciami Meyera, lecz zachowywał wobec nich pewien dystans. Badał Nole na całym świecie i nigdy dotąd nie spotkał się z tak wyraźnymi zdjęciami i sekwencjami filmowymi. Wyglądały za dobrze, aby mogły być prawdziwe. Kiedy narastały wątpliwości, zawsze znajdował się jakiś fragment filmu, który wzbudzał zdziwienie. Dokładne badania wykazały niezbicie, że ten obiekt porusza się poza dużym drzewem. Kiedy porówna się wielkość tego statku z rozmiarami drzewa i zabudowań, wówczas staje się oczywiste, że nie mógł on wisieć na jakiejkolwiek lince. Co więcej, wyraźnie widać, że wierzchołek tego ogromnego drzewa mocno się odgina w bok w czasie okrążania go przez statek. Te przechyły można wyjaśnić tylko silnym podmuchem wiatru wywołanym przez statek. Zaplanowawszy szczegółowo cały dzień, udaliśmy się wcześnie rano na przejażdżkę po okolicy w celu odwiedzenia kilku miejsc kontaktów. Kiedy minęliśmy pobliski zakręt, Billy zatrzymał Land Rovera, którym jechaliśmy, aby pokazać nam wieś, w której poprzednio mieszkał, Hinwil. Kiedy kamerzysta zaczął filmować dolinę, do naszych uszu dobiegł odgłos niewielkiego samolotu przebijający się przez naturalne dźwięki otoczenia. W tym momencie przed nami wyłoniła się kolejna zagadka. Chcąc sprawdzić miejsce kontaktu z Hansbol, Junichi i jego ekipa zaczęli filmować je, odnosząc poszczególne ujęcia do zdjęć Billego. Kiedy Billy zaczął udzielać wywiadu, tajemniczy samolot powrócił, niszcząc ścieżkę dźwiękową i zmuszając nas w ten sposób do przeniesienia się w inne miejsce, do Smartwell. Po 2 godzinach jazdy dotarliśmy w końcu do celu. W chwilę po rozpoczęciu filmowania Junichi przerwał wywiad. Znowu ten samolot. To dziwne, wie pan, że gdy tylko zaczynamy filmować, pojawia się ten samolot. Wie pan, teraz samoloty kręcą się tu stale. Nie wiem dlaczego. Obserwują nas. Po raz kolejny doznajemy rozczarowania. Jedziemy do Winkerlied, około 80 km na południe. Kolejny. Następny jest tu gdzieś niedaleko. W tamtym kierunku. Widzi pan tę przełęcz w lesie? Tam, na horyzoncie? Tamten statek był nieco z boku. Było pochmurnie, prawda? Tak, dzień był wtedy pochmurny. Znowu słychać odgłos tego samolotu. Tak, stale jest tak samo. Wie pan, kiedy robiłem zdjęcia, cały czas w pobliżu kręciły się samoloty. Praktycznie we wszystkich miejscach, w których je robiłem. Junichi był wyraźnie sfrustrowany obecnością tego intruza. Nie ulega wątpliwości, że Meyer był pod stałą obserwacją już od jakiegoś czasu. Lee wspomina. Od 2 lat nie nakręcił żadnego ujęcia filmowego w ciągu dnia. Złożyło się na to kilka przyczyn. Jedną z nich jest to, że od 2 lat Billy jest pod ścisłą obserwacją. Nie wiemy, kto za tym stoi. Wiemy jedynie, że używany jest do tego Volkswagen wyposażony w coś, co wygląda jak paraboliczny mikrofon lub jakiś naziemny radar. Nie wiem, ten ktoś stale podąża za nim ślad w ślad. Ilekroć udawał się na miejsce kontaktu, ów cień podążał za nim. Kłopoty Billego zaczęły się w roku 1976 z chwilą ujawnienia przezeń swoich kontaktów i zdjęć, które w krótkim czasie trafiły na łamy europejskiej prasy.
Wszystkie większe magazyny i gazety publikowały artykuły na jego temat. Te sensacyjne publikacje sprawiły, że zaczęli odwiedzać go licznie różni ludzie oraz dziennikarze szukający dodatkowych informacji w celu zaspokojenia rosnącego zainteresowania opinii publicznej tą sprawą. Zwabiły one niestety również negatywne elementy. Po przeprowadzonym na jego życie zamachu, Billy zaopatrzył się w broń i stał się mniej ufny. W końcu przerwali kontakty, to znaczy przestali kontaktować się z nim w ciągu dnia. Od tego czasu ich kontakty odbywały się w późnych godzinach wieczornych lub wczesnych godzinach rannych. Herbert Runkle wspomina jedno takie zdarzenie. To było w pobliżu Henville. Była noc około pierwszej. Billy szykował się do pójścia na miejsce kontaktu. Semyaze powiedziała mu, że po kontakcie urządzi pokaz dla ludzi. Po zakończeniu kontaktu spostrzegliśmy, że wokół nas znajduje się wielu innych ludzi. Widzieliśmy, jak statek wynurzył się z pomiędzy drzew i wzniósł w górę. Po chwili zatrzymał się, miał wygląd ciemnoczerwonego światła. Nagle zaczął przesuwać się na przemian w lewo i prawo. Miałem za sobą kamerę filmową, Super 8. Próbowałem sfilmować go, ale byłem tak zdenerwowany, że nie mogłem utrzymać go w obiektywie. Świadkiem tego pokazu był również Hans Schutzbach. On także był podekscytowany tym widokiem. Niemniej udało mu się nakręcić to interesujące ujęcie. Widzimy na nim, jak statek przeskakuje, o czym wspominał Herbert, świecąc na przemian jaśniejszym i ciemniejszym światłem. Jedne z najlepszych zdjęć wykonanych podczas tego pokazu są autorstwa Austriaka Guido Musburgera. Jedno z nich jest szczególnie interesujące. Córka Gida, Anita, trzyma je tu, podczas gdy on pokazuje zarys statku promiennego. To zdjęcie Gida było jedynym w swoim rodzaju, dopóki światła dziennego nie ujrzało inne niezwykłe zdjęcie. Oto co powiedział na jego temat Wendell Stevens. Pewna kobieta żegnająca kogoś odlatującego z lotniska Kloten w Zurichu zrobiła polaroidem zdjęcie startującego samolotu. To jest powiększenie zdjęcia, które wysunęło się z jej aparatu. Włożyła zdjęcie do koperty i opatrzyła je uwagą, że zostało wykonane na lotnisku. Nie wiedziała, co ono przedstawia i nie chciała, aby ktokolwiek poznał jej tożsamość. Nie podając zwrotnego adresu, wysłała je do pewnej gazety. Gazeta opublikowała je, zwracając się jednocześnie do niej z apelem, aby skontaktowała się z redakcją, gdyż chcą jej za nie zapłacić. To zdjęcie jest wyjątkowe, ponieważ przedstawia statek o podobnym kształcie, który otoczony jest jakimś polem. Zdjęcie to przedstawiono pewnemu fotografowi uchodzącemu w Zurichu za eksperta, który obejrzawszy je, stwierdził, że nie ma najmniejszego pojęcia, jak to się mogło na nim znaleźć. Na zdjęciu z polaroida. Kobieta, która zrobiła to zdjęcie, nie przypomina sobie, aby widziała cokolwiek niezwykłego w tym czasie oprócz samolotu. Są również inni świadkowie. Większość z nich początkowo podchodziła nieufnie do całej tej sprawy, dopóki sami nie stali się świadkami niezwykłych zdarzeń. Kiedy Calliope lub Poppy, jak ją się często nazywa, po raz pierwszy usłyszała o kontaktach swojego męża, zaczęła podejrzewać go o zaburzenia psychiczne. Obecnie, po wielu własnych obserwacjach, traktuje te kontakty jako coś normalnego i uważa, że posłanie Plejadan do ludzkości jest znacznie ważniejsze niż dowody. Dzieci Mayera chętnie mówią o swoich obserwacjach. Są dumne z kontaktów swojego ojca. Atlantis przedstawia tu własny rysunek obiektu, który widział razem ze swoją starszą siostrą Gilgameszą i młodszym bratem Meltuzalemem w czasie oczekiwania na powrót ojca ze spotkania. Jakobus Bertschinger często pracuje na farmie Mayera. Wielokrotnie był świadkiem różnych zdarzeń. Przedstawiając ten rysunek, który obrazuje jedno z tych zdarzeń, Jakobus mówi o nich jak o czymś normalnym.
Engelbert Wachter i jego żona Maria zainteresowali się tym przypadkiem dzięki artykułowi zamieszczonemu w jednym z pism szwajcarskich. Respektive der Billy ist dann von der Semiase dirigiert worden durch hunderte von Strössli und Wägli, bis wir in die Nähe vom eigentlichen Kontaktort gekommen sind. Po odszukaniu Billego i spędzeniu z nim popołudnia, wrócili do domu przekonani o jego szczerości. Później obydwoje stali się świadkami własnych obserwacji. Elsie Moser jest nauczycielką mieszkającą w pobliżu Zurichu. O Majerze po raz pierwszy usłyszała latem 1976 roku od jednego ze swoich przyjaciół. Tak więc potem była pani świadkiem wielu rzeczy. Tak. Oczywiście nie od razu, ale już podczas drugiej wizyty zaczęłam obserwować dziwne rzeczy. Byłam zszokowana. Od początku 1975 roku ponad 40 ludzi różnych zawodów stało się w różnych okresach czasu częścią przypadku Meyera. Herbert Runkel przyjechał z Monachium nie tylko po to, aby pełnić rolę tłumacza, ale również po to, aby przedstawić niektóre przeżycia, których był świadkiem. Wyszedłem na to miejsce i od przodu nadszedł Billy z jakąś kobietą, spacerując obrzasku. Stanąłem tutaj, zapaliłem papierosa i rozejrzałem się po okolicy. W pewnej chwili zapaliło się światło, gdzieś tutaj, i przeleciało tędy nad domem, obok anteny. Było bardzo jasne. Jak duże było? To światło? Wyglądało jak mała kula. Sprawiało wrażenie zimnego światła i było przy tym bardzo intensywne. Potem obiekt ten odleciał, unosząc się nad lasem. Stopniowo malał, oddalając się. W tym czasie Billy odbył telepatyczny kontakt z Semiazę, która przekazała wszystkim w okolicy za jego pośrednictwem serdeczne pozdrowienia. Widział pan ten obiekt osobiście? Sam obiekt niezbyt wyraźnie. Wyglądał jak bardzo jaskrawe światło. Był bardzo... Żeby nań popatrzeć, trzeba by chyba okularów. Na szczęście było bardzo skoncentrowane aż do punktu. O tak. Czy widział pan tam coś jeszcze? Nie, nic. Było zupełnie ciemno. Niebo było jasne. Widać było na nim jeszcze gwiazdy, mimo iż rozświetlały je już pierwsze promienie porannego słońca. Wie pan, jak to wygląda latem. Słyszał pan dźwięk lub odgłos czegoś? Nie, było cicho. Rozumiem. Czy to był pierwszy raz, kiedy zobaczył pan Nola? Nie. Czwarty raz? Tak, czwarty raz. Ale pierwszy w tej okolicy, w tym miejscu. Pozostałe miejsca znajdują się w pobliżu Hinwil. Gdzie to jest? Jakieś 25 kilometrów stąd. To jest mała wieś, w której Billy mieszkał przez wiele lat, zanim przeprowadził się tutaj w kwietniu 1977 roku. Zatem przeniósł się tutaj nieco ponad rok temu. Tak, wtedy się tu przeprowadził. Rozumiem. Od ilu lat prowadzi pan swoje badanie? Znam Billego dokładnie od 14 lipca 1976 roku. Przeczytałem o nim w jednym z czasopism i z początku nie wierzyłem w to. Przyjechałem tutaj, aby go poznać osobiście, porozmawiać z nim. I wtedy zobaczyłem mnóstwo zdjęć, filmów i innych rzeczy. To wszystko jest niesamowite. I co teraz pan o tym sądzi? Teraz myślę, że mogę powiedzieć o tym, że to jest prawda. Sam na własne oczy widziałem obiekty latające i wiele, wiele innych rzeczy. Herbert Runkel sfilmował ślady lądowania statku kosmicznego niedługo potem, jak do niego doszło. Ślady statków promiennych Plejadans są wyjątkowe w swoim rodzaju.
Lądują one na trzech podporach, zakończonych talerzowatymi łapami, które zawirowują trawę i pozostałe rośliny w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Te ślady wprawiły w zdumienie wielu badaczy, nawet samego Billego. W czasie jednego z kontaktów Billy zagadnął o nie Semiazę, która wyjaśniła mu, że dolna powierzchnia podpór wytwarza podobnie jak cały statek antygrawitacyjne, spiralne wibracje. Każdy statek posiada cztery takie źródła promieniowania. Trzy na końcach podpór i czwarte na środku dolnej powierzchni. To wyjaśnia wiele pojedynczych śladów obserwowanych na śniegu w czasie zimowych kontaktów. W tym miejscu, które Billy sfilmował 8-milimetrową kamerą filmową, zawirowana trawa rosła od czasu lądowania na niej statku promiennego poziomo w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara przez następne 2,5 miesiąca. Zapytana, dlaczego tak się dzieje, Semiaze wyjaśniła, że antygrawitacyjne wibracje statku są dużo silniejsze od sił pola grawitacyjnego Ziemi. Siły pola grawitacyjnego statku nakładają się na siły pola grawitacyjnego Ziemi i wywołują w roślinach zmianę kierunku wzrostu, który u roślin zależy od kierunku działania sił grawitacyjnych. Owe przeciwnie działające siły grawitacyjne stopniowo słabną i po pewnym czasie zanikają, ustępując ziemskim siłom grawitacyjnym, które ponownie wyznaczają roślinom właściwy kierunek wzrostu. Plejadanie wielokrotnie urządzali pokazy, aby umożliwić Billemu i jego przyjaciołom zarejestrowanie odgłosów wydawanych przez ich statki, które przez cały czas pokazu pozostawały niewidoczne dla obserwatorów. Do pierwszego nagrania doszło w roku 1975, niedaleko tego miejsca w pobliżu Hinwil. Oto co powiedział na ten temat Billy. Statek unosił się na wysokości od 50 do 70 metrów nade mną. Towarzyszący mi ludzie, moi przyjaciele, stali w odległości około 100 metrów ode mnie. Nie mogli widzieć tego statku, mogli go jedynie słyszeć. Wydawany przezeń odgłos był bardzo donośny, tak głośny, że aż rozbolały ich od niego głowy. Stałem dokładnie pod statkiem i widziałem go na tle nieba. Jak to zrobili? Nie wiem. Rozciągają jakąś niewidzialną siatkę? Ta niewidzialna sieć może być przyczyną wielokrotnych zniknięć Billego w czasie kontaktów. Jacobus Berchinger i Herbert Runkel wspominają jedno z przeżyć, którego byli świadkami latem 1977 roku. Zniknął w tamtym miejscu? Potem usłyszeliśmy odgłos statku, który rozniósł się po okolicy. Podbiegłem do Jacobusa i powiedziałem: proszę, wyłącz traktor, ponieważ chcemy posłuchać tych dźwięków. Po około 10 minutach wróciliśmy do pracy. Wkrótce podszedł do nas Billy, idąc w górę tego wzgórza. Powiedział: chodźcie ze mną, pokażę wam kilka śladów lądowania. Kiedy mnie odwieźli, statek wylądował na ziemi i zostawił trzy ślady.
Wziąłem aparat fotograficzny i zszedłem na dół, aby zrobić zdjęcia tych śladów. Kiedy Billy zniknął z oczu, czy próbowali panowie go szukać? Oczywiście. Z początku pomyślałem, że pobiegł za róg budynku, a stamtąd skierował się do lasu, ale szybko stwierdziłem, że nie zdążyłby tego zrobić w tak krótkim czasie. Wie pan, nie jest olimpijczykiem. Minęło zaledwie kilka sekund i musiał zniknąć za tym rogiem, tam, w dole. Kilkanaście osób, łącznie z członkami rodziny Billego, stwierdziło, że było świadkami podobnych zdarzeń. Oto, co powiedziała Elsie Moser. Kilku naszych przyjaciół weszło do domu i wtedy nadleciał obiekt wyglądający jak gwiazda. Billy wstał z krzesła i zaczął go obserwować. Podeszłam do niego i ta mała gwiazda przeleciała w taki sposób. Następnie zaczęła szybko rosnąć, osiągając rozmiary dużego światła. W chwilę potem Billy powiedział, że musi udać się na spotkanie. Włożył buty i wyszedł na zewnątrz, po czym poszedł tą drogą. Patrzyłam z tego miejsca, jak idzie w dół tej drogi. Chwilę potem wyszłam na zewnątrz i już go tam nie było. Po prostu zniknął. Zaraz potem ujrzałam wznoszące się tam światło. Z jednym z tego typu tajemniczych zniknięć związany był jeden z członków naszego zespołu badawczego. Siedzieliśmy tam wszyscy razem i piliśmy kawę. Nagle Billy zerwał się na równe nogi i wybiegł na zewnątrz. Widział go Intel. Podbiegł do tych drzwi i również wybiegł na zewnątrz. Padało, ale niezbyt mocno. Było czysto. Spojrzał w prawo, a potem w lewo, ale Billego nigdzie nie było. Wokół było pusto. Zniknął? Mniej więcej po godzinie zadzwonił telefon. To był Billy. Dzwonił z Willy, miejscowości położonej po drugiej stronie góry. Powiedział, przyjedźcie i zabierzcie mnie. Weźcie ze sobą Stevensa. O ile sobie dobrze przypominam, Jacobus, Poppy i Wendell wskoczyli do... Mieli wtedy zielonego Volkswagena. Wskoczyli do niego i po około godzinie jazdy dotarli do tej miejscowości, gdzie w zajeździe czekał na nich Billy. Nie miał śladów błota na butach, także jego ubranie nie było zmoczone. Kiedy przywieźli go do domu, powiedział, że miał kontakt. To rzeczywiście dziwne. Był całkowicie suchy? Tak, całkowicie suchy. I żadnego błota na butach. Nic. Najbardziej niezwykłe zdarzenie związane z tym, co Junichi nazwał niewidzialną siecią, wydarzyło się wiosną 1976 roku. W niewielkiej dolinie zwanej Schmarbuel odbył się pokaz przeznaczony dla Billego, który miał go sfotografować i sfilmować, a także nagrać odgłosy statku na magnetofonie. W pewnym momencie pojawił się tam nieproszony gość. Stamtąd z południa nadleciał myśliwiec, Mirage. Starał się przechwycić statek Semiaze, ale za każdym razem, kiedy się do niego zbliżał, Semiaze odskakiwała. To polowanie odbywało się nad całym tym terenem. Ilekroć myśliwiec zbliżał się na odległość mniejszą niż 100-150 metrów, odskakiwała. Po około 20 minutach odleciała i myśliwiec również. Stałem tutaj i robiłem zdjęcia. Tom Welch koordynował badania naukowe w Stanach Zjednoczonych. Zdigitalizował to zdjęcie z myśliwcem i jego zapis przekazał komputerowemu analitykowi Jimowi DiLettozo.
Jim zbadał kilkanaście zdjęć Mayera, szukając linek, fotomontaży i podwójnych ekspozycji. Ale niczego takiego nie znalazł. Dalsze badania wykazały, że odrzutowiec znajdował się w odległości około 2 kilometrów od obiektywu aparatu fotograficznego. Statek zaś miał średnicę około 7 metrów. Najciekawszym odkryciem było jednak odkrycie pola energetycznego wytwarzanego przez statek, które wywołało powstanie wokół niego interesującego wzoru. Tutaj Jim przedstawia pole energetyczne otaczające myśliwiec Mirage szwajcarskich sił powietrznych. W raporcie z komputerowej analizy tego zdjęcia stwierdzono, że widoczny na zdjęciu myśliwiec Mirage znajduje się wewnątrz pola energetycznego wytwarzanego przez statek kosmiczny. Czy pytał pan o to zdarzenie siły powietrzne? Wiele razy, a także o inne obserwacje. Za każdym razem odpowiadali mi stwierdzając, bardzo nam przykro, ale nic nam nie wiadomo na ten temat. Przeprowadziliśmy nawet kilka testów, aby sprawdzić reakcję armii szwajcarskiej. Któregoś razu nasza grupa wykonała balon o objętości około 80 metrów sześciennych, który obłożyliśmy od zewnątrz srebrzystą folią mającą odbijać promienie radarowe. Wypuściliśmy go w powietrze niedaleko lotniska. Następnie wysłaliśmy kilka osób do sił powietrznych, aby zapytały ich, czy uchwycili coś na swoich radarach lub widzieli wzrokowo. Oczywiście, jak zwykle, nic nie widzieli. To typowa odpowiedź dla sił powietrznych. Wie pan, w dzisiejszych czasach istnieje możliwość weryfikacji za pomocą komputerów, zdjęć, negatywów, filmów, wszystkiego. To jest oczywiście możliwe, ale wie pan równie dobrze jak ja, że nie da się jeździć po całym świecie i przekonywać każdego człowieka z osobna, że to naprawdę ma miejsce. Taka jest prawda. Można coś udowodnić za pomocą komputerów, ale ludzie i tak nie będą wierzyć. Uwierzą dopiero wtedy, gdy sami zobaczą taki statek lub go sfotografują. Tylko wtedy mogą uznać coś za prawdę. Jeśli ktoś inny robi takie zdjęcie, powiadają, że to oszustwo. Tak, to prawda. Czy powiedzieli panu, dlaczego nie chcą się pokazywać ludziom? Dlaczego nie pokazują się innym ludziom? Widzi pan, podali mi wiele różnych powodów. Jednym z nich jest ich obawa, że gdyby któregoś dnia lub nocy pokazali się ludziom, to znaczy nam, ziemianom, na niebie w nocy lub w dzień, ludzie przeraziliby się tym. Mogłoby się im pomieszać w głowach i mogliby wpaść w panikę. Drugą przyczyną są znaczne różnice w wibracjach między ich i naszymi ciałami. Przebywanie w naszym towarzystwie wpływałoby na nich destrukcyjnie, ponieważ żyją na znacznie wyższym poziomie. Ich poziom wibracji jest znacznie wyższy. Gdyby jawnie latali po naszym niebie, ludzie staraliby się ich przechwycić. By the Air Force and the planes, fighters against them.
Stale kierowaliby przeciwko nim swoje samoloty, myśliwce. Właśnie tego wszystkiego się obawiają. Wydaje mi się, że mają, wie pan, znacznie bardziej rozwiniętą od nas naukę i że w związku z tym potrafią obronić się przed atakami naszych sił powietrznych. Oczywiście, to jest dla nich łatwe, ale przecież nie o to chodzi. Po co mają pokazywać się ludziom, którzy będą na nich nastawać? To może sprowadzić na nich, a także i na samych ludzi, tylko niepotrzebne kłopoty. A może nawet i na innych. Ponieważ Plejadanie nie są jedynymi istotami pozaziemskimi, które przybywają na Ziemię. Szwajcaria rok później. Dwa miesiące wcześniej telewizja japońska nadała specjalny program na temat przypadku Meyera, który oglądany był przez blisko 30-milionową widownię. Oddźwięk na ten program był tak duży, że stacja, która go nadała, poleciła Junichi wrócić do Szwajcarii i zebrać dalsze informacje. Z niepokojem przyjęliśmy informacje o nagłym pogorszeniu stanu zdrowia Billego, wywołanego częściowo trudami życia na farmie, a nade wszystko nieudanym zamachem na jego życie. Co gorsze, nie jednym, ale kilkoma. Było to około 22 wieczorem, 10 maja 1980 roku. Billy i ja skończyliśmy właśnie sporządzać notatki wewnątrz domu, w związku z czym wyszliśmy na zewnątrz i usiedliśmy tu, na tej kanapie, żeby zaczerpnąć świeżego powietrza. Nagle poczułem silny ból w prawym boku i przechyliłem się w związku z tym w lewo. Jakby w odpowiedzi na to odczułem kolejny ból, tym razem z drugiej strony, co sprawiło, że przegiąłem się w przeciwną stronę. W tym samym momencie usłyszeliśmy strzał. Poczułem, jak coś przemknęło obok mojej głowy i po chwili zobaczyłem pył wydobywający się ze ściany, który się na nią posypał. Zerwaliśmy się na równe nogi i wbiegliśmy do domu po latarkę i pistolet. Chcieliśmy pobiec w miejsce, z którego padł strzał, aby zobaczyć, co się stało i czyja to była sprawka. Oczywiście nic nie znaleźliście. Nie. Czy znaleźliście pocisk, kiedy wróciliście? Tak. Przeszukaliśmy całą podłogę, wszystko, ale nie udało się nam znaleźć kuli. Potem przyszła moja córka, Gilgamesza, i odsunęła kanapę. Za nią na podłodze leżał poszukiwany przez nas pocisk. Wydaje mi się, że to kaliber 7,5 mm. Najbliższy niemu kaliber to 30. W milimetrach to 7,7. Billy uważa, że to jest kula pistoletowa, ma miękką końcówkę bez koszulki. Kiedy trafia w cel, rozpryskuje się. To bardzo słaby materiał, bardzo miękki. Zatem to kula typu dum-dum. Tak, tak się nazywa tego typu kula. Tak, pasuje tu. Kiedy to się wydarzyło? Mniej więcej minutę po 22, po zmroku. Chodziło mi o datę. 10 maja 1980 roku. W tym roku. A więc zaledwie miesiąc temu. Dokładnie 5 miesięcy temu. Minęła głowę zaledwie o cal? Zmierzyliśmy to. Trafiła w ścianę w odległości niespełna 20 cm, licząc od punktu położonego między oczami, na wysokości brwi. Ta dziura po kuli jest usytuowana na poziomie brwi. Gdyby nie ten nagły atak bólu, zostałby trafiony w głowę. Czy często odczuwa pan te bóle w boku?
Trzymał mnie przez około 3-4 minut, po czym ustąpił równie szybko, jak się pojawił. Wie pan, w chwilach dużego zagrożenia zawsze doznaję bólu w boku, dzięki czemu wiem, że wkrótce ma się coś wydarzyć. Mówił, że już wcześniej miewał te bóle, kiedy znajdował się w stanie zagrożenia. Nazajutrz rano przeprowadziliśmy wizję lokalną i tam przy drzewie znaleźliśmy ślady stóp. Były tam 3 albo 4 ślady. Kto, twoim zdaniem, mógł to zrobić, Billy? Nie wiem. Jakiś dureń. To był 7 raz. 7 raz, kiedy strzelano do Billego. Innym razem jakiś człowiek strzelał do niego tu, z bliska. Innym razem zostałem trafiony kulą tutaj. Wcześniej jednak otrzymałem ostrzeżenie w snach, po których Jakobus zrobił dla mnie specjalną metalową płytę, którą założyłem wtedy pod kurtkę, ponieważ widziałem w śnie wyraźnie, gdzie zostanę trafiony. Około 4 rano, o ile sobie dobrze przypominam, było jeszcze bardzo ciemno. Razem ze mną byli wtedy obaj Schutzbachowie, Hans i Konrad oraz Jakobus. Tu, za tym wzgórzem, Saddle Lake. Właśnie wtedy padł nagle strzał. Kula trafiła mnie dokładnie tutaj, w metalową płytę. Zrobiła dziurę w jego kurtce, wygięła płytę i odbiła się, rykoszetując. Kilka minut później zobaczyłem w oddali niewyraźny cień. Wyjąłem pistolet i strzeliłem w tamtym kierunku, strącając tej osobie kapelusz z głowy. Strzelał do biegnącego człowieka i zestrzelił mu kapelusz z głowy. Kolejne wyzwanie losu nadeszło, kiedy kula zamachowca trafiła i utkwiła w dzienniku, który Billy nosił w wewnętrznej kieszeni. Następnym razem kula poszarpała jego kożuch. We wszystkich przypadkach, z wyjątkiem jednego, miewa odpowiednie sny lub otrzymuje inne ostrzeżenia, będące formą ochrony ze strony Plejadan. Pierwszy zamach na jego życie zaskoczył jednak wszystkich. Nie otrzymał wówczas przed nim żadnego ostrzeżenia. Doszło do niego w Hinwil. Pracowałem w tym czasie w swoim gabinecie na pierwszym piętrze. Mam tam maszynę do pisania. Było to między 7 a 8 wieczorem. Tak mi się zdaje. Właśnie siedziałem przy maszynie. Nagle usłyszałem odgłos tłuczonej szyby i w tej samej chwili poczułem obok siebie podmuch wiatru, tuż obok głowy, bardzo blisko. Odskoczyłem do tyłu i spojrzałem na podłogę, gdzie po chwili dostrzegłem pocisk. Był niewielki, najwyżej kalibru 22. Zbiegłem na dół, wybiegłem z domu, zabierając ze sobą pistolet. Sprawdziłem wszystko dookoła, ale nie znalazłem nikogo. Była ciemna, zimowa noc. Późny wieczór. Kto to zrobił? Pytałem ich o to znaczy Semiazę, czy mogłaby to ustalić, ale stwierdziła, że niestety nie może. Jakiś czas później, kiedy mieszkaliśmy już tutaj, w Hinterschmidruti, otrzymałem list od pewnej kobiety, która opisała mi w nim całe to zdarzenie, wyznając, że to właśnie ona była tą osobą, która strzelała do mnie, chcąc mnie zabić. Jej uczynek wynikał z jej głębokiej, wręcz fanatycznej wiary religijnej. Uważała, że za tym wszystkim, co robię, stoi szatan i że w związku z tym musi mnie zabić.
Taka była jej wersja. Dzisiaj jest naszym zwolennikiem. Nie należy wprawdzie do naszej grupy, ale interesuje się wszystkim, co dotyczy Noli, przekazów i nauk obcych istot, wszystkich tego typu rzeczy. About the UFOs and the teachings and everything. And every 2-3 months I get the phone call from her, or I come here see if I leave the place here. Co 2 lub 3 miesiące dzwoni do mnie albo spotykamy się, ilekroć nadarza się ku temu okazja, kiedy udaje się do Wetzikon lub innego miejsca, gdzie mogę ją spotkać. Rozumiem. Tak więc obecnie kontaktujemy się ze sobą. Z początku była moim zaciekłym wrogiem, teraz jest dobrą przyjaciółką. Inną stresującą sytuacją było mrożące krew w żyłach przeżycie Billego, związane z nieznaną formą energii, która świeciła tak jasno, że noc wyglądała jak dzień. Z początku, kiedy ją zobaczyłem, była wysoko w górze, za tamtym wzniesieniem. Zaraz potem wzniosła się pomiędzy chmury. Następnie opadła w dół, unosząc się nad parkingiem, a potem przemieściła się tu w bok. Rozumiem. Co to jest? Co to jest, pańskim zdaniem? Nie mam pojęcia, co to jest naprawdę. Wiem tylko, że jest to statek kosmiczny. Statek składający się z energii, a nie metalu lub jakiegoś wytrzymałego stopu. Ale co to jest tak naprawdę, nie wiem. Więc to jest coś innego? Coś innego od statków Plejadan? Ta dziwna struktura energetyczna poruszała się z zachodu na wschód, świecąc jaskrawym światłem, które oświetlało okoliczne wzgórza i łąki. Przez cały czas zmieniała przy tym kształt. Czy pytał pan Plejadan, co to było? Tak. Ale oni sami nie wiedzieli, co to za statki i jaki rodzaj energii reprezentowały. Czy to na pewno była energia? Prawdziwa energia. Tak mi powiedzieli Plejadanie, mimo iż sami nie wiedzieli, jakiego rodzaju. Wiedzą tylko, że te statki należą do niewielkich wzrostem istot, nie wyższych niż 70-75 centymetrów. Rozumiem. Pochodzili z innej planety? Bardzo odległej, położonej w innej galaktyce. Ale oni ich nie znają. To zdarzenie pozostaje tajemnicą. Pomimo zmęczenia i osłabienia wywołanego zapaleniem płuc, Billy cierpliwie odpowiadał na liczne pytania podczas obszernego wywiadu, który zaczął się od pytania, jak wyglądają Plejadanie? Jak ziemianie? Prawie w ogóle nie różnią się od nas. Nie są półzwierzętami, pół ludźmi. Wyglądają jak zwyczajni ludzie. Czy są jakieś różnice, choćby niewielkie, między nimi a nami? Jest jedna niewielka różnica. W płatkach uszu, tutaj, są nieco dłuższe od naszych. Jak dużo dłuższe? Około 1,5 do 2 centymetrów. Takie różnice występują nawet między samymi ludźmi. Nie w każdym przypadku są one tak duże. Na przykład u Asket są one przesunięte nieco do przodu. Nie biegną pionowo w dół, ale są skierowane nieco do przodu. Kiedy otrzymuje pan sygnał telepatyczny i udaje się we wskazane miejsce, aby nakręcić film, co się dzieje? Lądują? Nie zawsze. Czasami zabierają mnie na pokład za pomocą antygrawitacji.
Kiedy jesteś wznoszony za pomocą antygrawitacji, znajdujesz się wewnątrz promienia świetlnego. Coś w tym rodzaju. To tak, jakby się było w kanale, w którym wieje wiatr, który wznosi cię do góry. Wiatr? Jakby się było wewnątrz wentylatora. Czy mógłby nam pan powiedzieć, co pan czuje, kiedy jest pan teleportowany z powrotem, kiedy siedzi pan w swoim gabinecie? Czy czuje pan zmęczenie? Przez chwilę, kilka sekund kręci mi się w głowie. Brak panu oddechu i jest pan zmęczony? Trochę tak, trochę nie. Trochę mi się kręci w głowie. Trwa to przez kilka sekund. Po około 20 sekundach wszystko wraca do normy. Zadałem wczoraj Billemu pytanie, które nie dawało mi spokoju już od dłuższego czasu. Zapytałem go, czy ktoś z nas siedzących tutaj mógłby zostać przeniesiony razem z nim przez Plejadan na pokład ich statku, gdyby oni i dana osoba wyraziła na to chęć. Powiedział, że tak, ale pod warunkiem, że dana osoba będzie spełniała dwa warunki. Po pierwsze, będzie na to umysłowo przygotowana i naprawdę będzie tego chciała. A po drugie, jak powiedziałeś, będzie miała odpowiednią konstrukcję psychiczną. Należy być absolutnie czystym wewnętrznie. Zarówno umysłowo, jak i duchowo. Umysłowo i duchowo, rozumiem. Ile mają pomieszczeń? Jest tam tylko jedno pomieszczenie. Nie mają toalety? Mają toalety, ale nie wiem, w którym miejscu. Nigdy z niej nie korzystałem. Czy robił pan jakieś zdjęcia wewnątrz statku Semyaze? Praktycznie wszystkie były całkowicie prześwietlone. Nie udało mi się zrobić ani jednego wyraźnego zdjęcia. Powiedzieli mi, że od lat eksperymentowali z materiałami fotograficznymi, jakich używamy na Ziemi, aby uzyskać wyraźne, ostre zdjęcia, ale nigdy się im to nie udało. Może te zniekształcenia to sprawa promieniowania albo poziomu wibracji? Czy mógłby pan opisać okna tych pojazdów? O ile wiem, są bardzo skomplikowane. To zabawna sprawa. Wyglądają, jakby były wykonane ze szkła i jednocześnie z metalu. W zależności od składu atmosfery, w której znajduje się statek, przybierają odpowiedni kolor. W atmosferze takiej jak ziemska przybierają kolor pomarańczowy. W metanowej, o ile sobie dobrze przypominam, stają się żółte. Metanowej. W metanowej są żółte. Nie jestem pewien. I można przez nie patrzeć? Można przez te okna patrzeć na całej powierzchni. Wyglądają jak z metalu, a mimo to można przez nie patrzeć. Powiedzieli mi, że na Ziemi przebywa stale 8 różnych ludzkich ras. Prowadzą różnego rodzaju badania i obserwacje. Każdego roku Ziemię odwiedza około 3000 noli pochodzących spoza Układu Słonecznego. Niektóre z nich przybywają z odległości miliardów lat świetlnych w celach badawczych lub by odwiedzać innych, którzy tu mieszkają. Odwiedzają tych 8 innych ras, które mają tu na Ziemi swoje bazy. Czasami powodem może być awaria statku. Tak wiele różnych statków kosmicznych tu przybywa? Około 3000 różnych typów rocznie.
Przybywa tu 3000 różnych typów noli? Niesamowite. Tak. Jeden z naszych naukowców obliczył, że każdego roku składanych jest około 70 tysięcy relacji na całym świecie. Zdjęcia noli należą jednak do rzadkości. Nole pojawiają się nagle i niespodziewanie. Czy są wśród nich takie, które chciałyby zniszczyć Ziemię? Nie. Oni są na znacznie wyższym od nas poziomie rozwoju cywilizacyjnego i technologicznego. Potrafią przemieszczać się w przestrzeni kosmicznej na ogromne odległości, wielu lat świetlnych. Z całą pewnością nie przybywają tutaj, aby sprawiać nam kłopoty, wszczynać wojny czy robić inne złe rzeczy. Jeśli toczy się tu jakaś wojna, zapewne potrafią bez trudu unieszkodliwiać nasze instalacje jądrowe. Potrafią to robić bez trudu. Wykorzystaliby te możliwości tylko w przypadku, gdyby sami znaleźli się w niebezpieczeństwie lub istniało zagrożenie dla całego systemu, naszego systemu bądź innych form życia. Nie ma to oczywiście nic wspólnego z nami, ludźmi, ani naszą planetą. Zatem gdybyśmy postanowili zniszczyć siebie samych, zostawiliby to własnemu losowi? Tak. Ale gdybyśmy zaczęli oddziaływać na inne cywilizacje lub formy życia, wówczas zajęliby się tym? Jeżeli zechcą zmienić coś na Ziemi, na samej Ziemi lub w ludziach, to mogą to osiągnąć tylko w jeden sposób – siłą. To prawda. Używanie przez nich przemocy jest zakazane. Co więc ich tu sprowadza? Poczucie obowiązku. Ponieważ mamy razem z nimi wspólnych przodków. Praktycznie oznacza to, że jesteśmy ich braćmi i siostrami. Traktują to jako obowiązek z dwóch powodów. Materialnego i duchowego. Obie warstwy muszą ze sobą współdziałać, a nie rozwijać się osobno. Przybywają tutaj, aby nauczać nas, abyśmy to zmienili i zaczęli postępować właściwie. Abyśmy materializm połączyli z duchowością. To jedyny powód, dla którego tu przybywają. Nie są tu po to, aby z nami walczyć, bądź nieść nam pokój. Jeśli chcemy pokoju, wiedzy, miłości i innych rzeczy, musimy zmienić wszystko sami. We have to change everything by ourselves as human beings from this earth. On February 3, 1986. 3 lutego 1976 roku Billy obchodził swoje 49. urodziny. Jego życie, a także członków jego rodziny i przyjaciół nosiło silne piętno jego przeżyć. Miliony ludzi, którzy mieli okazję zapoznać się z jego kontaktami, zaczęły coraz częściej brać pod uwagę możliwość, że my, Ziemianie, nie jesteśmy jedynymi myślącymi istotami we wszechświecie. Być może dzięki Plejadanom, pełniącym rolę obserwatorów i doradców, uda nam się podążyć we właściwym kierunku.